ale to też jeszcze za wcześnie o tym opowiadać, bo chcemy tych wspólnot zdobyć więcej. Pracuję też dość pilnie nad programem Mieszkanie Plus. Mamy praktycznie koncepcję zagospodarowania osiedla Południe 2. Tam mamy wyrysowany ten taki fragment terenów pod bloki Mieszkanie Plus. Również mamy pod duży teren inwestycyjny pod zabudowę handlową i jeszcze teren, który przeznaczamy pod działalność deweloperską. To też tak jakby ten projekt jest w trakcie. Tutaj chcielibyśmy, żeby też w jakiś sposób TWS, w tym jako spółka, uczestniczyć. To tyle tytułem wstępu, także proszę bardzo, co Państwo tutaj przez ten rok czasu, od 5 października, bo to ostatnio byłem, nurtuje. Tak, chodziliśmy, tak. Proszę bardzo, czy macie Państwo jakieś... Ja bym chciała zapytać, czy jakiś plac zabaw, czy może coś będzie robione? 11, A17... Piłkę nie pozwalają grać sąsiedzi. Dzieci idą z tej strony, idą z tej... A17, A17, tutaj gdzie te dzieci mają się budować? Tam jest zabrodzone nic nie wszystko, ma, to były... nie mamy placu zabaw. Do kosza jest to zabrane wszystko, dzieci grały, też przeszkadzało. Rzepaka nic, nic kompletnie, możemy o taką sobie stać pod blokiem. Piaskownicę żeśmy sami zrobili, to mam wynieśli aż tam za ulicę. Możemy się przejść, zobaczyć u nas sam burblok, jak sytuacja nawet wizualna. Nie ma, tylko tam patrzę. Nie ma, nic nie ma. Powiem Państwu tak. Jeżeli chodzi o ten teren tutaj obok Waszego bloku. W tym roku byliśmy to wypracowali na budowę budynku mieszkalnego, tego rodzinnego. A właśnie, jak chcę mieszkalne, ja po prostu widać. Na pewno coś byśmy proponowali dla Państwa i w tej lokalizacji będziemy praktycznie w przyszłym roku ta inwestycja tego bloku mieszkalnego. Przez 2 lata to będzie praktycznie trwała. My na dzień dzisiejszy dostaliśmy i ten teren tutaj, jak te wielkie drzewa rosną, to tu na placu, znaczy na projekcie, to są te tereny, jeżeli chcecie Państwo spojrzeć, to są te tereny tutaj oznaczone od ulicy Ekologicznej. My tam, proszę Państwa, mamy złożony wniosek narodowy Fundusz Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej na kwotę ponad 4 miliony złotych. Ławki, stojaki na rowery, być może zmieścimy jakiś udział w placu zabaw. Z tymi placami zabaw, to wiecie Państwo, jest to znaczy, w całym mieście. My skoncentrowaliśmy się w tym roku na budowie Przybojska Polskiego, przy Wiktorowie tutaj i Pęzy plus centrum przy Kościele Trójcy. 4 place zabaw takie powstały. Plac to może plac, może jakieś małe boisko dla tych dużo piłkarzy mamy. Z tym boiskiem to jest problem taki. A oni wychodzą to za blok i walą po ścianie. No właśnie, my chcielibyśmy uruchomić to boisko dla szerszego używania. Nie chcą. Przy szkole to będzie to możliwe. Ja spojrzę dokumentację, czy mamy tam taką możliwość, bo to nie jest takie proste z tym boiskiem, jeżeli chodzi o teren. No ja też nie pójdę na pewno, nie? No ja też nie. A co z tymi garażami, co tam niby dato bezów miały być stawiane, aby to takie jakieś duże suchy wyszły do tego garażu? No to dlatego teraz będziemy próbowali. Każdy by się pisał na te garaże, ale to nie wiem, 16 tysięcy chyba to. 16. To były duże pieniądze. To były duże pieniądze, ja nie wyobrażam sobie, że takie pieniądze były te garaże. Będziemy z panem prezesem rozmawiali, jakie są możliwości. To jest cena ostatniego garażu, który był w poprzedniej edycji sprzedawany. 16 tysięcy, dlatego teraz była taka przyjemna. A, panie burmistrzu, tak. Jeden ze dwa progi na tej ulicy.
Wiecie, z tymi progami to tak. Jest, no, to, ale na jakiej ulicy tutaj zasadzie? Tutaj, naszej. Tej naszej. No, no, pogotowia to może nie, ale tam co są parkingi, bo jest problem. Wiesz, kiedyś to tak zajmowało, ale jest wyścig szczurów. A przeważnie ludzie ciepłowni wyścigi co robią. Proszę Państwa, to jest dla nas, dla Rady Miasta tej kadencji, dla mnie, chyba najważniejsza teraz inwestycja. Ta inwestycja w Obłonie, mam nadzieję, że w tym przyszłym roku, bo w tym roku jej nie będziemy wykupowali, nie mamy dofinansowania, około 7 milionów złotych, jeżeli uda się rozstrzygnąć przetarg, jeżeli uda się dostać dofinansowanie. My mamy z tą drogą, ona w tym roku mogłaby być realizowana, gdyby było doprojektowane tam taki fragment między ulicą Wiktorową a ulicą Kopernika. Na ten fragment nie mamy dokumentacji i to nam odebrało parę punktów. Nam zabrakowało praktycznie do realizacji tej inwestycji pół punktu. Nie otrzymaliśmy tego dofinansowania, więc z własnych środków to jest zbyt duża inwestycja, żeby ją prowadzić. Mówię, kosztorys tej inwestycji od ulicy Kopernika do ulicy Topolowej to jest ponad 7 milionów. To jest tak, jak w tamtym roku opowiadałem, no, droga o większych parametrach, czyli dostosowana do cięższego ruchu, nie ciężarowego, ale cięższego. Tam jest zaprojektowana jest osiedlenie. Cała infrastruktura, czyli to, co mówimy, cała ta deszczówka, oświetlenie plus ścieżka rowerowa, tak? Taki jest plan i z radnymi tak uzgodniliśmy, że to będzie najważniejsza inwestycja drogowa. Czyli z tego, co ja wiem, do 15 września prawdopodobnie będziemy mogli jako gminy składać wnioski do tego programu przebudowy dróg lokalnych i my taki wniosek na pewno na ulicę Ekologiczną złożymy. On w tym roku był złożony, ale niestety nie udało się, on był poza 15. Natomiast w tym roku również złożymy ten wniosek. Mam nadzieję, że skończymy już doprojektowywanie tego fragmentu od ulicy Wiktorowej, bo my to projektujemy w tej chwili. My projektujemy kilka takich fragmentów, czyli tutaj ulica Wiktorowo-Kopernika i tam później to przedłużenie od ulicy Ekologicznej 9 punktu Strzelców Konnych, tam pod górę taka gwiazdkowa. W okolicy tego skrzyżowania już w tym roku rozpoczną się prace rozbiórkowe w Szoku. W tym miejscu będzie stacja rozprężeniowa gazu ziemnego. Tam ta stacja już będzie budowana. Ona w przyszłym roku do końca października ma być skończona. Jak Państwo nawet widzieliście w Gleniewie przy przebudowie Wojska Polskiego w okolicach banku PKO, my tam już umieszczaliśmy instalacje, rury do gazu ziemnego, rury średniego ciśnienia. No, takie żółte, dość pokaźne, z małego rozmiaru, na około 2 metrach, 1,80 m, ale tam są umieszczone, żeby już można było przejść otoczenie przemysłowo. W przyszłym roku będzie zbudowanych około 12 km instalacji gazu ziemnego. To będzie też alternatywa dla tych osób, które będą chciały indywidualnie się podłączać. My za chwilę jesienią już po tym okresie urlopowym ogłosimy nabór, on ciągle trwa w sumie, nabór dla osób, które będą chciały mieć wydane warunki przyłączenia do gazu ziemnego. Ja mam świadomość, że to jest ogromna inwestycja, ona pochłonie ogromne pieniądze, natomiast Grajewo potrzebuje gazu ziemnego, jestem przekonany, że musimy się dostosować, jak mamy możliwość za czyjeś pieniądze, a mamy możliwość w tej chwili za czyjeś pieniądze, bo my nie dokładamy ani złotówki do tych inwestycji. Te 12 milionów, o których mówimy, to jest wszystko, to jest cała inwestycja Polskiej Spółki Gazownictwa, także to nie są nasze pieniądze. Nam się udało tylko do tego projektu zakwalifikować. Paręset gmin startowało do tego projektu, tylko kilkanaście tutaj z województwa podlaskiego uzyskało akceptację. Także wydaje mi się, że to jest dość duże osiągnięcie naszego samorządu i w pewien sposób też to stworzy możliwości rozwojowe, nawet dla strefy przemysłowej, bo na dzień dzisiejszy próbujemy tutaj porozumieć się z PGNiG Termika. Też będziemy, myślę, że już w tym roku rozpoczniemy kolejną modernizację kotłów w PEC-u. Chcielibyśmy tam umieścić dwa silniki gazowe na początek. I żeby mieć trzy możliwości zasilania, czyli mamy tam miał węglowy, mamy też biomasę i chcielibyśmy też tam umieścić ten gaz ziemny, bo
przy wybudowaniu rurociągu Polska albo jakiegoś innego, na razie Polska nie mówimy, w Polsce, to bylibyśmy gotowi do automatycznego przyłączenia się do tej sieci. Nie mamy sieci, nie mamy o czym mówić. To jest ostatnia szansa, na przykład przejście przez właśnie polskiego telefonu. Także tak to wygląda. Ja, jeżeli uda się, to na pewno tę ekologiczną będziemy budowali, bo ona jest dla mnie bardzo istotna z uwagi na to, że ja tu umieszczę główne magistrale gazowe, a jednocześnie ona mi da taką możliwość zjazdu całego osiedla południe. I nie tylko, bo to jest kwestia tych terenów zabudowanych nawet za osiedla, tam gdzie obecnie pan Wasilewski buduje, czy gdzieś tam w okolicach Kościoła Matki Boskiej Miłosierdzia Pomocy. Da możliwość zjazdu mieszkańcom Grejewa z innej strony wjechania do miasta, natomiast odciąży Wojska Polskie. To jest dla mnie. Powiem Państwu tak, my do tego nie możemy wszystkiego tak jakby za wiele zaczynać, bo i tak mamy dużo rzeczy rozpoczętych, rozkopane jest miasto i jeszcze parę rzeczy rozkopiemy, bo jest to w planach, jeszcze na jesieni pewnie. I ja do tego terenu tutaj, przy tych garażach, wrócę pod koniec roku i zobaczę, zobaczę, co tam z tym można zrobić. W tej chwili pojawiła się sytuacja, proszę Państwa, jest nowy prezes spółdzielni mieszkaniowej i wydaje się, zamierzamy tę budowę skończyć w 2019 roku. Tak jakby już kolejna kadencja. Czy to rozpoczniemy, ale ktoś też będzie musiał skończyć. No.